Słuchajcie, podsumowując naszą sesję, mogę powiedzieć tak. No kurczę, to ramię w Mini 3 mnie trochę załamało. Nie sądziłem, że coś takiego się może stać, bo ono tutaj faktycznie jest mocno obruszane. To jest mniej więcej ten zakres. Ja troszeczkę go przywiązałem, ale tak czy inaczej trzeba do serwisu wysłać tego drona albo go rozkręcić. Może na YouTubie będzie jakiś tutorial, sprawdzę. Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Wrócił do mnie Mini 3 Pro z wymiany gwarancyjnej. Bardzo ciekawa sprawa, było sporo pytań na ten temat, więc postanowiłem nagrać odcinek. Parę dni temu wysłałem go na Węgry i opisałem całą sytuację. Jest tutaj numer tego przypadku serwisowego, tak to wygląda. I to co ciekawe, ten dron nie znajduje się w oryginalnym pudełku, tylko dostarczono mi drona w osobnym opakowaniu. On jest zafoliowany, widać, że to jest nowa jednostka. Dzisiaj trochę powiemy na ten temat, jak wygląda aktywacja tego drona, co z gwarancją, co z DJI Carry Fresh i jakie te kroki należy poczynić, żeby aktywować. I też zobaczymy sobie, co wróciło do mnie, czy wróciły na przykład śmigła, dokumentacja. To wszystko prześledzimy. Spore zainteresowanie było tym ostatnim odcinkiem z obluzowanym ramieniem, dlatego zrobimy sobie też dzisiaj ten epizod. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Zobaczmy, słuchajcie, w takim razie, w jaki sposób DJI wysyła już takiego drona po wymianie. To jest pudełko, w którym znalazły się dwa odrębne opakowania. Jedno małe pudełko z nowym dronem i też to, które było wysłane do nich. To wszystko, więcej tutaj nic nie ma. I teraz otwórzmy sobie może to, które im wysłałem. Tutaj opisałem im tylko, że jest left front arm loose, tak, i numer zarejestrowanego przypadku. Śmigła miałem faktycznie odkręcone, bo nie wiedziałem, co z nimi zrobić, ale włożyłem je, mogłem ich nie wysyłać, ale włożyłem je do kompletu. Mówię, dlaczego nie? Kontrolera nie wysyłałem, akumulatora nie wysyłałem. Tutaj było tylko pudełko, które stanowiło taki dystans, to wszystko. I to, co do mnie przyszło, to jest informacja dotycząca przygotowania po naprawie, tak, produktu. W przypadku dronów tutaj są handheld, czyli gimbale. Tutaj mamy safe flight, czyli informacje o bezpiecznym lataniu i o postępowaniu z bateriami. Jeżeli chodzi o drona, bo to nas interesuje, mamy go połączyć z aparaturą, następnie update firmware, czyli mamy zaktualizować oprogramowanie, ustawić parametry i sprawdzić sygnał, tak, transmisję. Myślę, że to jest całość, więc tutaj więcej nie ma w tej informacji. Natomiast myślę, że ważne jest też to, żeby Wam powiedzieć, jak wygląda DJI Carry Fresh w takim przypadku. Tu widać, że w środku mamy właściwie nowy produkt. Jest to dron tylko. Tutaj nie ma nic, jeżeli chodzi o pudełko pod spodem. Więc to był tylko dystans. No i dron jest dostarczany w ten sposób. Ze śmigłami, bez akumulatora. Teraz trzeba uważać na rozkładanie tych ramion. Ale widać, że jest to nowy produkt lub refurb doprowadzony do stanu nowości. Ale wygląda naprawdę super. Tu ma jeszcze podkładkę pod gimbala. Oklejona kamera jest. Zastanawiałem się, jak postąpić, ale myślę, że postąpiłem dobrze. Nie miałem go przez parę dni, ale tutaj jest super sprawa, bo faktycznie dron jest w pełni sprawny. Właściwie to nowy przyjechał do mnie. Myślę, że ta wada materiałowa jest to taka sprawa dosyć częsta i popularna, także nie było tutaj nawet żadnych pytań ze strony DJI. Żadnej korespondencji nie mieliśmy. Tak to wygląda. Widać, że to jest model Pro, ma czujniki, jest opisany jako Pro. Dobrze, będziemy go teraz łączyć z aparaturą i zobaczymy, jak wygląda jego status. Słuchajcie, mamy już aparaturę ogarniętą, jest przygotowana, mam połączenie też z Wi-Fi, także tutaj pod tym względem jest w porządku. Zaraz zainstalujemy oprogramowanie, albo można to zrobić od razu. Czyli ostatnio latałem na Mavicu 3, potrzebujemy oprogramowanie do Mini 3 Pro. Continue.
A to, co zrobimy w międzyczasie, to włożymy akumulator. Mam nadzieję, że on jest w miarę naładowany, bo nawet nie kojarzy. Mamy 2,5. Zobaczymy sobie na drugim akumulatorze, jak to wygląda. Jeżeli nie, to podładuję. Dobrze, włączymy teraz drona. Automatycznie nie łączy się. Przejdziemy w takim razie do Camera View i tutaj mamy menu, Control i na samym dole Repair, czyli mamy się połączyć i 4 sekundy przytrzymuję przycisk włączenia, wyłączenia. Teraz się sparował już. No i za chwilę zainstalujemy oprogramowanie. W tej chwili mamy aktywację. Jest successful. Świetnie. Zobaczymy, czy mnie wpuści, jeżeli chodzi o stan akumulatora. Miejmy nadzieję, że tak. Mamy 2,5, czyli jest 65%. Proszę, Galiński, halo? Tak? Tak, jestem. Zapraszam. Okej, mamy oprogramowanie zainstalowane. Dron się wyłączył. Dobra, widać, że wszystko działa. Super. Pozostaje jeszcze kwestia tylko DJI Refresh. Tego mojego statusu i to będzie tyle. Tu jak widać jest wszystko w porządku, jeżeli chodzi o przygotowanie drona. Nie zajęło to dużo czasu. Aktywacja plus aktualizacja oprogramowania, tak jak w przypadku nowego drona właściwie. Słuchajcie, ostatnia rzecz na dzisiaj, o którą wiele osób pytało, co z DJI Care Refresh? Tutaj jest status drona, który został wymieniony. To jest ten, bo on był aktywowany 18 maja, to widać, poprzedniego roku. Natomiast nowy dron jest aktywowany dzisiaj, prawda? 24 stycznia i widać, że Service Plan Status jest valid, to znaczy, że ten dron ma ważny DJI Care Refresh. Automatycznie to przechodzi i ja nie musiałem nic robić. Zresztą widać, że mogę w tym momencie użyć, gdyby cokolwiek mi się stało z mojej winy. Tak to wygląda. Słuchajcie, dzięki serdeczne za uwagę. Krótki odcinek, ale myślę, że pożyteczny. Wiele osób pyta, zresztą dzisiaj też nie latamy, bo jest słaba pogoda. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dzięki za uwagę. Słuchajcie, dla osób, które zaczynają przygodę z dronem, przygotowałem specjalnie warsztat taki na początek, pierwsze kroki, 5 kroków, żeby ogarnąć wizję, wybór modelu, to co zrobić z tym dronem, żeby on dał kupę satysfakcji. Ten warsztat jest za darmo. Znajdziecie link pod spodem w opisie, ale jeżeli ktoś chce czegoś więcej, na przykład takie rozwiązanie kompleksowe w postaci przewodnika, od pudełka aż po rozwiązania kreatywne czy projekty kreatywne, takie jak filmowanie, animacje, czy hyperlapsy, czy fotografia, zachęcam Was bardzo serdecznie do skorzystania z warsztatu, który jest bestsellerem w tej chwili, bo prawie 1000 osób skorzystało. To jest warsztat dotyczący użytkowania Mini 3 Pro. Wszystkie opisy znajdziecie pod filmem. Dzięki za uwagę, widzimy się w kolejnym epizodzie już wkrótce. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!